Halo, dobry wieczór, raz, dwa, trzy. Dzisiaj Pasut jest na openerze, a wy was nie stać. Was tu nikt nie chce. Zresztą tu jest zimno i wieje, tak jak u was w domu. Oj, się gimbal przez was zjebał. Słuchajcie, tutaj typowa influencerka w trakcie robienia zdjęcia na openera. Najważniejsza część, po tym już możesz iść do domu. Mamy z nami festiwalowiczkę. Jak się bawisz, kochana? Ja się bawię świetnie, przyszłam na jeden dzień, padało, ale już nie pada, więc... Nie po plecach? Trochę nie. Zimno, co? Nie, widzisz, ale wiesz co, doceniam, że próbujesz to jakby pokazać swoje atuty, tak? Zawsze. Oczywiście o inteligencję i... Wiadomo, ja wiem, o co chodzi, ja wiem, o co chodzi! Teraz wie, na co mężczyźni patrzą, zrób obrocik dla nas. Nie w tę stronę, bo jak, my będziemy na weselu tańczyć kotek? Wiesz, jak ja na weselu kręcę? Ty nie widziałeś mnie na weselu. A u ciotki byłam ostatnio, to tak wywijałam, że ty nawet nie wiesz. A się zeżygałaś na bójka. Nie, tak akurat nie było, to na innej imprezie, to na innym weselu. Od 5 minut idę cały czas do przodu, za tłumem, nie wiem po co, nie wiem gdzie, nie wiem kto gra. Kto gra teraz koncert? Arctic, bardzo fajny zespół. Bardzo widać, jak tutaj ludzie idą. Właśnie, dobra. Fajny zespół, bo ludzie idą. A ludzie idą, bo jest fajny zespół. Gdzie idziecie? Na koncert. Totalnie, jesteście fankami. Nie. Nie macie pojęcia, kto gra? Na Arctic Monkeys, wiemy. I piosenka jedna. No. Dobra, druga. Back to you. To jest ta sama. Nieprawda. A pan fan? Za moich czasów to małpy to się w kosmos wysyłało. Słyszałeś o takim eksperymencie? ZSRR w 80-tych latach wysyłał małpę w kosmos. Tak, no. Ciekawe, co? No. Pogadać wam jeszcze o czasach PRL-u, czy nie? Nie. Ja jestem bardziej popularny niż ten zespół. Jakie znacie zespoły te małpy? Jaki kawałek jakiś? I wanna be yours. Coś innego jest. Why you only call me when you're high? 505. Dobra, dziewczyny, totalnie chciałem je przyłapać, totalne fanki. Ja mam 42 lata, wiesz, to nie moje czasy. Ale kiedyś to była muzyka, czerwone gitary, znasz? Nie, niestety. Chcę na koncert czerwony gitar, jest po drugiej stronie, chcecie iść? Bo małpy nas bardziej interesują czasem, niestety. Chłopaki się rozjechali po prostu jak żaby. W ogóle ich nie obchodzi ten koncert, co? A kto ogólnie w ogóle gra? Bo ja nie wiem. No jakieś małpy te zamarznięte. Ten jak, te, co ma... One know? Tak jest. A drugie już nie znasz? Nie, tytułu nie. Będziesz tutaj rozpieprzeni jak te żaby leżeć sobie po prostu i obczajać małolaty. Chillujemy. Panowie, jak z dziewczynami jest? Bo ja dopiero wszedłem. Kurde, ciężko określić nieraz wiek, także nieraz się nawet boję podejść. Idealnie, łatwe wytłumaczenie, wysoki sądzie. Jak ja miałem wiedzieć? To twoje wytłumaczenie? Kolega tak mówił. A, kolega, no. Przynajmniej kolega wie, co mówi. Panowie, jeszcze jedno pytanie, bo ja jestem z Warszawy. Gdzie jest strefa LGBT? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że takiej nie ma. Co nie? Nawet nie chciałem z tobą gadać. Właśnie pomyślałem, żebym założył taki sam zespół, bo on mega przyciąga nastolatki. Zauważyłem, że idą po prostu, biegną do niego. Nie, my nie. Wy nawet nie lubicie. Idziecie napluć na nich, tak? W ogóle w dupie, to co? Tak. Wy wolicie budkę suflera, nie? Wywrotkę, masz taki zespół? Tak. Wywrotkę, co? A Monikę Wrotkę. Na Monika Wywrotka. Na Wrotkę chciałabym iść. Wrotka? Tak, no. Bym zrobił koncert tam z boku, to byście mogły zrzucić staniki? Nawet nie masz piosenek. Tak, to nawet nie słyszałaś jeszcze. Jeszcze nie słyszałam, no. Piosenek nie mam, ale co popatrzę, to moje. No. Co musiałbym zrobić, żebyś jak za mną chodziła w deszczu i w błocie i w gównie? Nie masz tyle pieniędzy. 1000 zł za randkę. Nie. Ale się zastanowiła. 1200. Nie. 1500. 3000. Za randkę? Dawaj. Dobra, nikt nie przecina. Obrót. Ale oni... że bolą na tych fiutach, gitarach. Nie, no i tak jest dobrze. A dziewczyny lubią takich rockowców? Oj tak. Hardcore co? Bad boye, yeah. To się nie myją? Nie, muszą się myć. To ja się nie nadaje. Patrzcie na tę festiwalowiczkę. Totalnie ma w tę paskudną pogodę. Tak, totalnie. Brałaś jakby było 16 stopni. Na ciebie patrzę, to jest mi mega gorąco. Panowie, tak nie podrywamy. Czy to jest tak, że wybrałaś, zapłaciłaś i żebyś miał grypę, ty masz tak wyglądać dobrze. I za to szanuję kobiety, bo są mocne psychicznie. Wspomagasz się czymś, bo tutaj na przykład nie ma alkoholu. Nie ma. Tylko pocałunki z obcymi facetami, po 40. Tak jest, a nie tak. Powiedz mi, marznę. Marznę. Mam pomysł. Jaki? Mogę cię pocałować. O Boże. Agatka, dawaj. No nie wiem. No to nie, ile mam czekać, no. Dawaj całuska. Patrzcie na ten chain! K***a, macie do łańcuchy! Co ty gadasz? To są jakieś medale za to, że się nie zesraliście w majtki, na przykład za co to jest medal? Dokładnie tak! Cię załadowaliśmy w dupę, stary! Dziękuję bardzo, dzisiaj jest piątek właśnie! Za dobry seks jest medal, panowie i panie! Ja dostałem za to, że mam ładną busię. Czyli to ktoś niewidomy wręczał? Nie śmiejemy się! Lubicie te małpy? Czy szukacie jakichś nastoletnich małpek? Nie, bez przesady! Uważacie, że takie koncerty ściągają nastolatki, dlatego tutaj chodzi? Nie. Dokładnie tak, i o to nam chodzi. Żeby takie pijane nastolatki... Tak, to jest to. ...otumanione koncertem. Półprzytomne. Nie wolno nieprzytomnych. Nie.
czekamy, one wyjdą takie Boże, jaki to był koncert. Totalnie jestem najarana. A myślę, że po co tak, oni tu my przyszli? Wtedy, my jesteśmy Arctic Monkeys, kurde, z Białorusi, elo. Privet. Хорошо, очень. Говоришь по-русски? Panowie, jeżeli macie mały przebieg, to trzeba go wyrobić na tak zwanych szóstkach, siódemkach. No trzeba się na czymś nauczyć, ale szkoda tak nisko mierzyć, tak? To jest, to też jest racja, też jest racja. Tu trzeba taki złoty środek tak zwany. Otóż to. Złoty środek, nasenny, panowie. Skąd ja cię znam? Byliśmy razem kiedyś. Fajnie by było. Bardzo fajnie. Sama bym. Tak, to nie jest takie trudne. Mój były mnie zostawił tak okropnie, że wolę kogokolwiek. Chodź do terapeuty, bo masz kolorowe włosy. Tak. Ha! Czyli te memy to są prawdziwe. Zgadzam się. No dobra, czemu zostawił cię? Masz taką piękną osobowość. Nie zasłaniaj się, proszę cię. Boże, jaka z***a laska. Nie będę mówiła dlaczego, ale jakby ja już mu wybaczyłam i chciałam się dalej z nim przyjaźnić. Ale za każdym razem, jak próbuję rozwiązać problemy, to znowu zaczynam się z nim kłócić. Nie ma co, myślę. Może trzeba urwać kontakt, nie? Nie wiem, fajny jest. Wysoki? No, ładny. Dużego ma? No. Duże serce, tak? Tak. Duże serce i dużo wyobraźnię. Tak. Zrób obrocik dla widzów naszych. Zobacz, ja mam plan. Zobaczyłby, jak się całujemy i z zazdrości by powiedział, muszę do niej wrócić. By było świetnie, ale bym do mnie nie wrócił. Ale warto spróbować. Dobra. Dobra, oby zadziałało. Zrobiłem to dla ciebie, jakby co. Dziękuję. Dawaj się z boku, myślałem, że cię nie zauważę. No coś ty z tym. Boże, jaka przystojna dziewczyna. O, dobry wieczór, Polsko, czy nie? Dobry wieczór, no! Jezu, totalnie, nie z Warszawy. Ile będę musiał dojeżdżać? Ja mam 40 minut do Gdyni. No nie, to tak daleko nie będę jeździć. No. Chłopa masz? Mam. Panowie, niestety, najlepsze są zajęte, a to, co zostało, to jest zgniłe, ale i tak trzeba jeść. Dziękuję, ale też przystojny jest, no nie powiem. Jest przystojny, no ja jestem dzisiaj gejem w ogóle. Widziałam przed chwilą, jak jesteś gejem. A nie, to było dla żartów. To była moja siostra w ogóle. Panowie są takimi sportowcami, że mają zawsze przy sobie kubeczek. Oczywiście, że tak. Żeby się napić wody. Tylko woda, to nigdy nie ma, patrzcie, flaszki, co to jest, nie, co, nie, to nic nie było. Ty tak wniosłeś coś, nie, plakaty rozwieszą później, nie ma. Dobre chłopaki ratują, robią kroplówki martwym szopom. Tak jest, martwy szopy, tylko martwe szopy. Jeże, wszystko, tchórzofretki, kukurzofretki, sosowy. Dużo fretki, wszystkie ratujemy wszystkie zwierzęta! Tak, od tyłu, tak! Zwierzęta! 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 Ale komarów nie lubię. Komar takiej kroplówki nie przyjmie za malutki. O, byś się zdziwił! O kurwa, siema. Robercik, czy możemy zdjęcie? Nie. Sonara. Sonara, cześć. Hello. Dziewczyny, nie kurwa, tylko influencer. Influencer jest prostytutką bardzo często. Ale nie ty. Boże. Co ty mówisz? Najpiękniejsza dziewczyna na openerze jest moją fanką. No jestem, jestem tak, zawsze i wszędzie, o północy czy w nocy. Bożeś totalnie śliczna. Nie, ta ładniejsza jednak. To jednak ta ładniejsza. Wolisz, tak? Nie, ja po prostu szybko zakochuję się, odkochuję, zmieniam zdanie, kotek. To ja tak nie lubię. Tak? 36-latka byś dzisiaj dziabnęła? Nie masz tylu. Nie mam. Nie mam masz. 28. A, to nie, to spoko. Dowodu mi nie będziesz sprawdzać, nie? A ty mój? No właśnie, właśnie chciałem zapytać. ETPU Polska, czy nie? Nie używajmy tego mocnego słowa na P. A, łowcy przyjaciół internetowych, no. Dziewczyny, jak było w kiblach? Brudno. Obrzydliwo, smród, bóstwo. Dobra, ale to było po waszym wyjściu, a jak było zanim weszłyście? Tak samo. Trochę lepiej. Co złego, to nie my. A nie wstyd wam po ścianach robić? Dziewczyny, jednak jesteście, wiesz, kobietami. A po co, bo dziewczynom nie wypada? Czyli co, nie dość, że dziewczyny srają, to jeszcze po ścianach w toj-toju. Z autopsji znasz? Nie, no, ja znaczy ja nie podglądam dziewczyn w toj-toju. Ja czekam prawdę po tobie. Tak, inaczej. On był przede mną był, ja widziałam, wychodził taki zadowolony, co to złego, to nie on. A ja wchodzę i mówię, nie. Masakra! Nabroił, Rob! Ale Robciu, nabroiłeś! Oj. Co ty taki? To chyba dwa razy taki. Co ty mi za jakiegoś marewkę pokazujesz malutką? Malutką? A pokaż maksymalny taki ten. Kamera tego nie obejmie. Z twoich doświadczeń. Z moich doświadczeń? No pokaż na paluszku. Taki? Lidor. No taki jest git, dziewczyny? Taki jest. No nie pokażę ci mojego, nie namawiaj mnie. Gdzie to będzie? To jest live, kochanie. Pozdrawiam mamę i tatę. Nie, taty nie, mamę. Tata lepiej niech tego nie ogląda, bo ona się całowała przy wziąłem z jakimś czarnoskórym chłopakiem. Nieprawda. A co, że źle ze czarnoskórym? Nie, ja mam po prostu chłopaka. On jest piłkarzem. A ja jestem zawodnikiem MMA. Pokaż jakieś sztuczki, dawaj. Yeah.
Słuchajcie, te owoce w czekoladzie, ja kiedyś myślałem, że to jest, że to nie pasuje, bo ja nie lubię generalnie, jak cukier się łączy z mlekiem, z takim mlecznym, ale jak się kiedyś pozwoliłem i zjadłem, po prostu siedziałem i żarłem w Białymstoku, a dziabnę sobie malutkiego, jednego malutkiego dla widza. Słuchajcie, młody przeatakował manerynkę w czekoladzie. Tak. I jak? No właśnie, a jak, co wybierasz? No ja myślę nad gruszką w białej czekoladzie. Mocny zawodnik. A ja nie wiem, ja nie wiem. Słuchajcie, pan, zapytałem, co jest najlepsze, pan powiedział truskawka w czekoladzie. Jeżeli wasze mamy tak całują, to będziemy szwagry. Czy tam, brać mi będziemy. Totalnie się nie mogłem oprzeć, jak zacząłem te małe ponczusie. Jakie gorące. Nie chcecie ponczusia? Nie, dzięki. Miściu, chcesz ponczusia? Dobra kastruwaszka, no oczywiście, stary, że tak. Dlatego wolę facetów, wiecie? Nie olałem was, bo on jest przystojniejszy od was. Stary, mam tata z Grecji, dlatego. Tata z Grecji robi robotę, to wasz chłopak, brat? Mój. Chłopak. Jestem jej chłopak. Nie, no dużo mega przystojnie, mega gejem jest. No dawaj, jeszcze jednego ponczusia razem zjemy. Jak twoja dziewczyna patrzy. Jak ten, zakochanym kundlu, stary. No nie wiem. Po prostu ja zjem jednego. Dawaj, razem wyliżemy tę brązową dziurkę. Chcesz ponczusia? Okej. Okay. Chcesz gorącego ponczusia? Z mega małą dziurką. No to tak. To ty, ja mam ci go do buzi włożyć, czy sobie go sama? Nie. To weź sobie w rączkę, no one są czyste, wszystko jest okej z nimi. Co? Jesteś trochę creepy. 26-latek dający słodycze nastolatkom? Nastolatkom? Nie jedzie nastolatką? Mam 21 lat. To oddawaj to! Panowie, po ponczusiu zjecie ze mną? Zjemy z ponczusiu. Panowie, mamy gorące ponczusiu. O Jezus. Mała dziurka, mała czekoladowa dziurka. Sprawdźmy, czy rzeczywiście dobre są. No ale przejdą. Co? Serio? Nie. Nie? No dobra, no tak jakbyś... Wyobraź sobie, że jesteś książulo, nie? Książulo, powiedzmy, z południa Polski. Mhm. Jak byś ocenił to? Jako półspecjalista. Wyborne, wiesz, takie... aksamitne z polewą czekoladową, tak? A nie, no coś ci nie smakuje w nich, no powiedz szczerze. Nie, no są zajebiste, nie? Nie, no nie są złe. Piękne, są idealne, są takie... Ta polewa czekoladowa nie ma jej za dużo, nie ma jej za mało. Jezu. Dokładnie. Panowie, a propos polewy, jak tam dziewczyny? Piękne, polskie dziewczyny, piękne. Pierogi, jeszcze lepsze. Dzisiaj jadłem pierogi w sumie. Pierogi dziewczyn czy pierogi? Nie, kocham pierogi dziewczyny polskie. Pieróg to najfajniejsza część dziewczyny. A w sumie, nigdy jadłem. Ponczusia chcesz? Mogę chcieć. Nie boisz się przyjmować słodyczy od obcych facetów? Nie. Nie ma problemu. Taka dziewczyna daleko zajdzie, proszę bardzo. Musisz tylko ocenić smak. Ponętnie czekoladowe. Ponętnie czekoladowy. Taki wyraziście tłusty. Mega sexy. Jest dobra. Lekko tłusty. Cieplutki. My lubimy Big Boys. Na Lizo. Na Lizie? No tam była taka pisana. To twerkuje? Mhm. A ta Liza, ona robi koncerty teraz. A się rozwinęła dziewczyna z influencerki, co kręciła dupą do influencerki, która śpiewa i kręci dupą. No ale fajna jest. Czemu ta pani ci zabrała do... bo ty zbierasz tutaj, co robisz? No sprzątam śmieci, nie? Ale akurat asystentka to pomaga, nie? Okej, okay, czyli ty sprzątasz śmieci i masz asystentkę. W sensie jakby asystentkę, no pomocników, nie? Żebym sam nie był, bo to było za trudne. A, okej, rozumiem. Czyli chodzisz po festiwalu i zbierasz śmieci. I co tak dorabiasz? No dobra, dorabiam, to jest opłacalne, bo jeszcze mam koncerty za darmo. Geniusz, proszę bardzo. I jeszcze masz ponczusia za darmo. Tylko masz tymi łapami, czekaj. No. Ponczuj za darmo, koncerty za darmo, fame za darmo. Żyć nie umierać. Grzeszne dziewczynki piją soczki, prawda? Tylko. Jak się bawicie dziewczyny? Średnio ogólnie. Dlaczego? Bo... No mi się średnio podoba. Bardzo dobrze! Ale co, no niech powie co myśli. Bardzo dobrze. Szykujesz się? Nie. Sara, wieje zimny wiatr, mamy prawie 40 lat, nie jest ci smutno? Jest troszeczkę zimno, ale jest dobrze, ale jest dobrze. Matyn ma 40 lat. Młode dusze jesteśmy. Jakie? Wy nie macie tyle lat co my? Mamy 32. 32. Ja okay, czyli się teoretycznie możemy na randkę umówić. Z tobą oczywiście, że tak. Co ty gadasz naprawdę? No. A trzeźwa jesteś? Tak. No Jezu, myślałem, że pijana. Nie poprosił, żebyś mi buzi dała? Nie, no ale tak bez takiej. Bez no, takiej. Na drugiej randce dopiero. Ale jeżeli poczekamy do północy, to będzie jutro. No nie, ale jutro o tej godzinie. Dobra, to jest dobry deal. Tylko 48 minut. Czyli za 49 minut tutaj się całujemy. Ja nic takiego nie mówię. Słuchajcie panowie, w takim momencie jak macie odmowę, to mówicie, jakim kur... jak to nie? Nie, żartuję. Mówicie tak, nie szkodzi, tak nie chciałem. Co robisz z tą bluzą? No chcę zakryć, bo trochę tutaj pokazuję, wiesz? Ale czemu chcesz zakryć? Cały festiwal cię ogląda? No myślę, że tak. Pięknie wyglądasz, no nie zakrywaj no, nie, się. No ale trochę mi zimno, wiesz? Słuchaj, tutaj pokazuję. Czyli po prostu cię mrozi przy starym z boku. No, trochę. Masz chłopaka? Nie. Co cię stało? Czemu nie kochasz nikogo?
Czemu ja nie kocham? Czemu się z nikim nie kochasz? Nie kocha. To kiedy ostatnio się z kimś się kogoś kochałaś? 3 lata temu. 3 lata temu się kochałaś z kimś dopiero? Pamiętasz jeszcze, jak to się robi w ogóle? Chyba nie. Nie, no pamiętam. Jakieś tam były, to wiesz, ale nie, no. Nie, a ogólnie jak oceniasz swój ostatni stosunek? No tak do końca. 2 na 10. To ci życzę, żebyś znalazła takiego, który wiesz. Przyda się serio. Wykręci 4 chociaż. Serio! Ale to się musisz odkrywać. No, bo masz co pokazać, jesteś piękny. Może dzisiaj to zrobię. Weź pokaż, no przecież jesteś. Zobaczcie, nabrokatowała się, ślicznie wygląda. No, mogę ci pokazać mój tatuaż na plecach, zobacz, jak ładny. Nie na tyłku? Nie na tyłku, na plecach. Dobra, to ja popatrzę. Na tyłku nie masz tatuaży. Sprawdziłem. A na plecach jakiś był, tak? Tak. Dobra. No nie widzę go, ale może kiedyś go znajdziemy. Słuchajcie, podeszła do mnie Kasia i powiedziała tak, chcę coś nagrać, a ja mówię co, ale będziemy się całować. Absolutnie nie. W ogóle nic nie jest z tego prawdą, nie? On podszedł. Zaczęliśmy gadać o książkach i w ogóle. Tak, dokładnie. Bo jestem mega rozpoznawalnym autorem mega książek, po prostu jestem mega inteligentny. Bardzo. Z tego jestem znany. Tak. Nie wiesz, skąd mnie kojarzysz, nie wiedziałeś, skąd mnie kojarzysz, nie? Nie, no wiem, wiedziałam. Myślałeś, że z głupich filmików? Nie, to ja słynnym filozofem jestem. Tak. Ponuję ci wiedza i tężyzna fizyczna jednocześnie? Zawsze. Jesteś wolna? Nie. Na razie. To pa. Dziewczyny przyszły z tatą, chodź ojciec, chodź. To jest ich ojciec prawny? Tak jest. Niepełnoprawny czy niepełnosprawny? No niepełnosprawny, też umysłowo trochę. Nie ma, co? Słuchajcie, jak się bawicie myszki? Bardzo dobrze, no, super. Bardzo. Kłamiecie, co? Nie, super. Trochę stypa jest, nie? Lekka, ale zaraz nie będzie. Jest problem, że wasz chłopak sikał gdzieś tam na tego? Trochę problem. Sikał się, słuchajcie, do oleju, do hot dogów. To hot dogów nie jemy. Drama, co? No. Ty byłeś w odcinku? No. Czemu mnie za tyłek trzymasz? No bo lubię tak. No i to lubię. Znalazłem moją dziewczynę. Całowałem się dzisiaj z taką blondynką sfarbowaną. Ładniejsza była ode mnie? Widzowie muszą napisać. Ładniejsza była ode mnie? Nie szkodzi, on może się całować z kim chce. Naprawdę mi to nie przeszkadza. Żona! Jesteśmy totalnie otwarci na wszystko. Nie, ale ty nie możesz. No dobra, ja nie mogę, ale on może wszystko. Związek otwarty w jedną stronę. Tak, jak najbardziej. Jak się bawisz, mysza? Super, jest mi strasznie zimno. Dostałam mega dużo dziwnych giftów. Co to za gówna są? Mogę ci przyczepić, chcesz? Wolałbym, żebyś dała mi jakiegoś wirusa przenoszonego drogą płciową. Wirusa to ty masz chyba na ustach w tym momencie. Nie, to jest od udurzenia. Penicem, pięścią. Patrzcie, honorowy obywatel Zimbabwe. Patrzcie na to, jaki ona ma w ogóle piękny makijaż na oczy. Zrobili mi przed chwilą, tak. Jest mega śliczna, a przede wszystkim jest łatwo się z nią gada. Bardzo łatwo się ze mną gada, tak. On cały czas próbuje i słabo mu idzie, naprawdę. Ja nawet nie zacząłem bajery, wiesz czemu? Bo się boję, że się wkręcę. Kto by się nie wkręcił, słuchajcie? Kto by się nie wkręcił? No, 95% by się nie wkręciło, ale ja, jako ten, wiesz, odrzutek społeczeństwa. Możemy się założyć, czy się wkręcić, czy nie? Nie, nie, nie ma co się bawić miłością, wiesz? Pobawmy się seksem. Dobra, nie ma problemu. Znaczy, jesteście świadkami, jak daję jej moją ulubioną bluzę. Ja nie oddaję bluzy. To jest moja ulubiona bluza z Bojackiem Horsemanem. Będziesz musiał biegać za mną, żeby ją odzyskać. Będę do tego biegał kotek do samego rana. Mam boa dusiciela w domu, więc taki mniej więcej jak ja. Jest niesamowite, słuchaj, jest tak, na przykład żartuję, ha, chore, masz serce i dziewczyna miała operację serca i się śmiejemy. Teraz strzelam z wężem i ty masz boa dusiciela. Ja mam boa dusiciela i wiesz, to jest moja tajna broń, jak ktoś mnie zdenerwuje, to wtedy nim straszę. A czym go karmisz, powiedz tak szczerze, powiedz wszystkim, popatrz w oczy tym matkom tych królików. Martwymi szczurami. Martwymi? Martwymi. Ale takimi z openera? Tymi? Czasem też. No to fajny wąż, wykręcony wąż. A ty jakie masz zwierzątko? Mam małpkę kapucynkę. Wow, totalnie egzotyczne zwierzę. Dobrze, że nie masz kotów. Nie, nie mam kotów. Jaki jest twój ulubiony twórca muzyki klasycznej? No Chopin, wiadomo, nie? Chopin. A ulubiony poeta? Adam Mickiewicz. Bardzo ładnie, a ulubiona lektura? O A ulubiony raper, tylko nie mu... Raper, powiem, że Snoop Dogg. Snoop Dogg. A polski raper? Tak, o Hemingway jest spoko. Mały tabak, to Fonika. O, bo old school, no wiadomo. Czy tupy lecą na takie włosy? Te są? Ja, no, jak tak, moje. Trochę tak, no. Takie włosy jak moje. Twoje? Ja jakbym był kobietą, bo znaczy... Zakumplowalibyśmy się. Zakumplowalibyśmy się, tak. Czyli tak, co, tak. Dziewczyny podchodzą, mówią, ale czego używasz do włosów? Do włosów? A ty bach, ręka na spodniach już. No wiadomo. A skąd jesteś? Zielona Góra. I na ile zdałeś maturę? Maturę? Jeszcze nie wiem, 7 lipca. Jeszcze nie zdałeś? Jeszcze nie zdałem. Czemu masz w lipcu maturę? 7 lipca dostanę wyniki. A, i co? Zdałeś? Mam nadzieję, no. Młody człowiek, idzie na studia idziesz? Albo Akademię Górniczo-Hutnicza, albo do Stanów jadę. Leć do Stanów.
Tam tak, bardziej pasujesz. Też tak myślę. Nie pasujesz mi na górnika. Nie no. Chociaż może trochę, coś trochę. Tam się, wiesz, jakaś huta, coś, no. Słuchajcie, znaleźliśmy strefę LGBT, tylko trochę gejowo, bo się tu nikt nie bawi. Co jest? Nikogo nie ma. No właśnie, o co chodzi? Dyskryminacja jakaś? Nie wydaje mi się, po prostu nikt się nie pojawił. Nikt tu nie jest LGBT, oprócz mnie. Wolę się nie wypowiadać w tej kwestii. Słuchajcie, zobaczcie na tego samca. Ile sobie dziewczyn ogarnią? Wszystkie moje. Wszystkie twoje, moje. Proszę bardzo. Ta. Wszystkie jest. Ta, tylko ja jestem jego. Wszystkie. Nie no, powiedział, że ona jest jego. Wszystkie. Cypria, ta, zastanów się. Ta i ta. Która najładniejsza? Twoja? No, moje, załóżmy, no. No co ty robisz? Obraziłam się w tym momencie. Może ma poczucie humoru i wielki popęd seksualny, to chyba dobrze. No, popęd seksualny to do mnie dobrze, ale czy do innych to nie wiem. Dziewczynami się nie żartuje, wiesz o tym? Wiesz co chodzi. Dziewczyny się nie znają na żartach. Chodź tutaj, blondyna. Czyli ta blondyna jest wolna tak naprawdę. Nie! Twoja dziewczyna. Nie! Od 100 kilometrów się nie liczy. Panowie, czy to jest prawda, że zdrada do ilu jest kilometrów? 100. Od 100. A czy bez orgazmu jest zdrada? Nie, jest. I seks oralny to nie zdrada też? Nie, też nie. Słucham? Miłość do ojczyzny i drugiego mężczyzny. Kolega z branży, kolega z Warszawy. Jak tutaj wiesz, że jesteś niepełnosprawna? No, ja mam kontakty. Ty masz kontakt, ty weź. Coś masz, ty. Weź, ty weź. Weź się schowaj. Ty weź się zastanów. Kogo swojego chłopaka? Bardzo. Za co? Masz epeta z Uzi? Masz epeta z Uzi? Jego epeta teraz z telewizja. Moja koleżanka zgubiła epeta. To są problemy nastolatek prawdziwe. Nieprawda. Tak jest, to maturę zdałaś? Jeszcze nie miałam matury. A czemu teraz się nie uczy? Czemu się nie uczy do matury w ogóle? A po co się uczyć? Jak jesteśmy na openerze. Jaki wpływ ma miesiączkowanie łasic na pogodę w Polsce? Zależy od sezonu, tak? Ale jeżeli to jest... Sezon letni, sezon letni. Jeżeli jest bardzo intensywne, tak jak w sezonie letnim, no. Zdecydowanie podwyższa to w wyżej i niżej w południowej Polsce, co powoduje oczywiście zamiecie śnieżne i burze. Tu kolejny ziomek sprząta tutaj brudne ulice. Tak, sprzątam oczywiście. Ile zarady jest strzykawek i kondomów? Strzykawka dzisiaj niestety tylko jedna. Trafiła. Co tak słabo? No właśnie nie wiem, jakoś... Jak oni się bawią, ta młodzież? Nie wiem, ale widziałem, że mają takie jakieś metalowe pierdoczniki. Słyszałem, że oni to wciągają nosem. Oni, tylko książki. Tylko książki? Że na raz przeczytać książkę szybko, to się mówi wciągnąć nosem, o to chodziło. Aaaa. Za pana w mega ciasnej, gorącej, takiej, że tak powiem, parnej kolejce do kibla. No właśnie, problem jest trochę. Piękna dziewczyna. Wejdziemy razem do kibla. Nie! Nie! Poczekamy razem w kolejce do kibla. No ale to nie tutaj. Tu jest za dużo osób. Za dużo osób, totalnie. Wszyscy by nas przyłapali. No. To gdzie idziemy do kibla? Tam były. Tam, to mi się nie chce. To ty, Boże, rozpoznałam! Lecicie na tako? Ale to wyglądasz identycznie. Myszka, ty wyglądasz jak Agata. Ona jest piękna. Też tak myślę, że jest spoko. Ty wyglądasz jak Mister Krycha. O Boże! Dzięki, to komplement. Wiem, bo jest mega znawcą od kebabów. Kręciłabyś mi mięcho? To ty jesteś, od tego robi wrażenie też. Tak, robię wrażenie, a potem trzeba usunąć ciążę. Za kurde! No to dobra, słabo. To do Czech. Do Czech chłopaków piszesz tygodniowo? Nie. Ale jesteś wariatka. No. Piękna i mądra. Koleżankę też masz śliczną. Ja cię, no dziękuję. Fagatka, wyślij mi głosówkę jakoś. Nie, no nie mogę tak. Nie przy kamerach. Idziemy do kibla. W sensie idziemy... Nie! Stoicie w kolejce do kibla, o to mi chodziło. Tak, długa kolejka. No. Mega długa i kręta. Od 20 dni ma 18 lat. Ile w tym czasie chłopów przerobiłaś? Gratulacje. Ile w tym czasie chłopów przerobiłeś? Jednego z takim krótkim paluszkiem. Nie no, mój chłopak! O, dobrze. Chodzi mi o ten! Po prostu kochasz go. Tak. Gratulacje, słuchajcie. Mega stypa, wyjdź z kadru. Ale koleżanka jest wolna, co? No. Już tak! Co jest to? Rozstała się dopiero? Ja się nie wypowiadam na ten temat. Totalnie, stara. Jak szukasz pocieszenia, to ja zrobię wszystko. Ale nie, ja mam koleżankę, mam opener, jest super. 10 na 10. Może być openera, możemy się u mnie zamknąć, że będzie klozener. Klozener? Wolę openera. No to najpierw opener, a potem u mnie się zamkniemy w hotelu i klozeter będzie. Straszne. No, ja to prawda. Czego ja się tu dowiaduję? O swojej przyszłości. Słuchajcie, jak poruszam się tak jak oni w takim samym tempie, to mnie nie zauważają w ogóle. Oglądali się The Walking Dead? Trzeba tak właśnie się... Nie! Czy gra o tron? Nie! Gdzieś tam zombie tak się oszukiwało, że się szło jak one. Tak samo brudny. I tutaj tak idziemy jak NPC-ty. Jak NPC-ty, idziemy jak NPC-ty. O nie, zauważyła nas. Która jest godzina?
24? Tak, północ za chwileczkę. Czyli ja przestaję być gejem za minutę. No, dobrze. Dobrze, trafiło wam. No tak zawsze o północy przestaję. Tak, tylko w piątek. Aha. Jak Fiona. Jak Fiutona taka. Okay. Dobra dziewczyny, jak to wykorzystacie, że teraz nie jestem gejem? Za 3, 2, 1, jestem hetero. O nie, nijak. Co zdjęcie zrobić? No. Ale że nagie? Siemka. Hej. Coś od... Ja prawie straciłam życie. Opowiadaj, mysza, na jakim koncercie? Sick Monkeys. Co to? Bo tam w ogóle same głupie dziewczyny szły. Ty tam też tam poszłaś? Głupie dziewczyny? O czym ty mówisz? Dobra, chciałem cię troszkę tak zdenerwować, ale jesteś mocna, mega psychicznie i się nie dałaś. Jak było? Zdenerwowałaś się. Nie, to jest... Opowiadaj. To jest nie do opisania, ja nie mogę znaleźć słów. A, że orgazm. Ja się cała trzęsę. O, totalnie fanka. Nie, naprawdę. Właśnie na takie dziewczyny liczymy, takie rozgrzane po koncercie, które nie mogły dotknąć idola i złapią byle co. Proszę cię. Nie musisz mnie prosić. A właśnie o to chodzi. Mnie nie trzeba prosić. Ta mega seksiara chodziła za mną całego openera. Patrzyła. Tak nie było, tak nie było. Była zazdrosna o każdy pocałunek, każde spojrzenie. Aż w końcu, gdy stanąłem obok śmietnika, to ona wyszła z tego śmietnika. Znaleźć. I wyszła mega zmieszana, bo wyszła ze zmieszanych. Słuchaj, czy ty piękniejsio znajdziesz takiego faceta jak ja na tym openerze? No chyba nie. I don't think so. Tutaj takie niepowtarzalne okazy po prostu. Nie ma takich, nie że ma takich innych. Pod 40 sam no nie, no z depresją. Nie, a, gorący towar. Boże, jak się obok mnie czujesz, to co, w głowie ci się kręci coś? Tak niekomfortowo trochę. Że tak blisko, czy że tak no, daleko? Że tak blisko podchodzisz. No. Ja nie, wysoki sądzie, ona chciała. No co, no nie mogę się zbliżyć trochę, no? Ale jebiesz, ale śmieciami śmierdzisz. Wiesz co, bo za nami jest kosz, to może dla... A, dobra, to będzie coś z tego między nami, czy nie? No nie wiem, nie wiem. Bo ja mam jeszcze jedną taką odbidy. A, okej, okej. Ale ty jesteś przed nią, bo masz większe możliwości. No wiem. To całusek. No nie wiem, czy tak wypada. Wypada to mi... Nie powiem co, szczęka mi wypada. No dawaj, całuska. Nie, żartuję, no jak nie chcesz, to nie. To pójdę do koleżanki twojej, cześć. Muszę dać ci buzię, bo twoja przyjaciółka mnie olała. O, ona cię olała? Nie, znaczy ja ją olałem. Ja olałem. A czemu ją olałeś? Bo wolę ciebie, kotek. Pod śmietnikiem znalazłem fanki Ginolda. Tak. Naprawdę? No, widzisz to? Nie. Nie no, oczywiście, że wrzucam, a co ty myślisz, ja nie wrzucam, bo nie, ktoś powiedział coś złego i w ogóle przegrałem walkę na Fame MMA, nie chcę o tym myśleć. Całe życie trenowałem sport i przegrałem. Oko nadal podbite. Ale to nie od tego. To on ma rękę złamaną, ja mam od treningów oko podbite już, nowe. Dobra, mamy tutaj bliźniaczki z jednym jajem, tak? Ile macie jaj? 4. A jesteście bliźniaczki? Tak. Wszyscy wam o tym mówią non-stop. Tak. To cała wasza tożsamość? Nie. Ktoś się pyta, czy to moja siostra, więc... Nie, to widać, że wy jesteście Ale totalnie, bo czasami bliźniaczki się tak samo ubierają. Jak wy to oceniacie? Bo wy chcecie się odróżnić od siebie, nie? No, czasem się razem ubierzemy. A, ale dzisiaj nie. Nie. A miały się tak na przykład, że wam się chłopak podobał? Tak, było tak. I jedna skorzystała i druga? Nie, ja byłam tylko z tym chłopakiem. Się całowałaś z nim i ona mówi, ja też chcę z nim się całować nie, i przyszła? Nie walczymy o chłopaków, mamy zupełnie inne gusta. Dobrze, mam tylko koleżankę, która totalnie chce kogoś, może ci kogoś znajdziemy po prostu. Okej. Okay. Ile mamy lat? 18. Ile ty masz lat? 18. I on też ma mieć 18? Nie no, może... Ile masz lat? 15. Może być 15? Nie. Jemu nie przeszkadza. Czy jest ktoś, kto jest coś zdesperowany, co ma? Żartuję przecież, jesteś śliczna, na pewno się znajdzie jakiś. Dziękuję bardzo. Musisz tylko stać pod tojtojami i udawać, że nie masz siły się ruszyć, to na pewno jakiś przyjdzie. Z pomocą. I tak wolę Ginolda. Na pewno się tak nigdy nie śmiałeś przy Ginoldzie. No Ginold jest łysy i kradnie żarty. No i co z tego? Jest hot? Nie. Ale jest fajny. No. Bez światła byliście piękne, a teraz? Co? Co? Jakie było pytanie? Jak się bawicie dziewczęta? Dobrze. Elegancko. Co tam masz drinka? Woda. Czysta woda. Ale woda. To nie, YouTube tego nie wie. Woda. Jak masz na imię? Amelia. Boże, Amelia jest piękna, jest twoją siostrą? Tak. Nie od tego ojca, ale tak. Nie jest. Jezu, jest śliczna jest. Zobaczcie widzowie, jaka piękna kobieta. Naturalna. Dziękuję. Co, cringe trochę? Nie, tak ciupka, ale tak tylko... Boże, podryw takiego starca. No, jak z wujkiem trochę się czuję. Bardzo dobrze. Wujek ci takich rzeczy nie robił na pewno, co ja. Na szczęście nie. A jak patrzę na te koniki, to co myślisz w całym życiu? Myślę, że żebym się przyjechał. Przyjechałabyś się na konikach? Chciałabyś ze mną? Nie. Widzicie, chłopaki i dziewczyny, nie jest tak łatwo być mną. Normalnie byś się zgodziła, ale ponieważ jestem mega znany i przystojny. To... Ma dziewczynę. Tak. A myślałem, że siostrę. A to wiesz, różnie bywa ogólnie. Różne macie tam zabawy. Tak. To co, to wam kupię koniki, wy dwie pójdziecie. A ja będę patrzył z daleka za trawnikiem, będę miał ręce schowane. A ile jesteście razem, dziewczyny? 2018 rok. 5 lat? Tak. Związki LGBT tyle nie trwają, nie? Są trochę krótsze niż normalne. Były przerwy, ale jest super.
super. A jak się poznałyście? Na basenie. Powiedziałam, że pierwsza randka na basenie. Żeby zobaczyć w szkółcym stroju ją. Mega świntuk, ja też tak robię. To nie, znaczy, nie, 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 nie zabierałem żadnej dziewczyny na basen ani na saunę. Pisaliśmy ze sobą na Tinderze. Tak, tak. Nie odpisałaś. Nie odpisałam, bo byłam zajęta. Bo jesteś normalna. Tak. A czego szukasz w mężczyźnie? Czy jesteś lesbijką? Nie, ja mam chłopaka. Szukasz w mężczyźnie? Swojego chłopaka. Ja jestem podobny do twojego chłopaka? Nie, on ma włosy. Co to ma? Więcej włosów po prostu. To znaczy, ja mam mało włosów? Takie dłuższe, takie prawie, praktycznie jak ja. Bo on nie trenuje MMA. Nie, oj nie. Pa. Trenuje coś? No jakiś tam sport. Te świntuchy, fu. Można w związku się kochać. Nie non-stop to robicie. Ja. Za rzadko? Powiedz mu teraz. Zamówiłem sobie zapiekankę z nie pamiętam czym. Ze składnikami, tak, że przetestujemy. Dla mnie zapiekanka musi być chrupiąca na dole. Nie może być taka na dole jak zwykła bułka, taka sucha. Ale zjem, no. Zjem, bo chcę, żeby się nie zdali matury, a wiem, że to w tym pomoże. Ale to jest nic, słuchajcie, bo tam jest zapiekanka z nachosami. To jest dopiero, trzeba być chorym człowiekiem. Zamawiasz zapiekankę z nachosami? Nie proszę o zdjęcie, nie patrz na mnie. Udawaj, że mnie nie ma, nie oglądaj moich filmów, błagam cię. Ja w ogóle wylatuję na wakacje do Grecji, ale tatuś tak się wami zaopiekuje, że nawet nie zauważycie, będą cały czas odcinki. Więc nie martwcie laleczki. I wracam i celujemy w 3 razy w tygodniu odcinek. Dobra, jeszcze zjem hot doga w nagrodę. Uwielbiam hot dogi, słuchajcie. I wszelkie wariacje hot dogowe. Wolałbym z parówką, ale jest zajebisty, bo jest kimchi, sosik, fajny twist. Zajebiście. Dobra, kończymy w takim razie pierwszy dzień openera. Było jak było, słuchajcie. Fajnie, że was nie było. To było najfajniejsze. Nie wpuścili was i tak byście się zgubili, bo tutaj trzeba autobusem dojechać. Nie przyjeżdżajcie na openera. A tak serio, tu jest 14 stopni Celsjusza, więc niewiele straciliście. Byłem ja, to w sumie było fajnie, nie?